Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zero, witam was w nie nowej, nie. Moi drodzy, Planet Craftera, przynajmniej starsi widzowie, powinni znać na tym kanale. Planet Crafter, z którego było 43 odcinki, były 43 odcinki, gdzie zakończyliśmy w sumie, bo już nie mieliśmy zbytnio co robić. Zbytnio nie mieliśmy co robić, ponieważ gra była w Early Accessie. 10 kwietnia w końcu to nastąpiło. Mamy wersję 1.0. Wy to oglądacie dzień później, bo musiałem nagrać Lorelai i jakoś tak wyszło. Więc oglądacie to dzień później, ale tak. Znów wracamy do Planet Craftera. Zaczynamy od początku, bo jak widzicie, no jest to nasza planetka wcześniejsza. Tu mieliśmy 56,21 GTI, więc naprawdę dosyć sporo. Zakończyliśmy rozgrywkę na wersji bodajże 0.6 chyba. Tylko nie pamiętam, czy to była automatyzacja, czy co innego. No ale tak, zakończyliśmy. I myślę, że to jest najwyższy czas, najwyższa pora, żeby rozpocząć nową grę. Nową serię, którą znów oczywiście zagramy od 1.0, tak jak było z Sonsami, gdzie zrobili nam to Early Access. No i moi drodzy, oprócz tego dodali możliwość kooperacji. W ogóle nie wiem czemu, ale nie mam tutaj przechwytywania kursora. O, teraz już mam. Więc tak. Mamy możliwość w razie czego dołączenia w kooperacji, więc jeżeli będziecie chcieli zagrać z innymi, jak najbardziej można. Zobaczmy sobie mniej więcej, jak to jeszcze wyglądało wcześniej. Jak to wyglądało wcześniej? O nie! Nie, ja wam to pokażę za chwilę. Dobra, moi drodzy, jak to wyglądało wcześniej? To była nasza stara baza. Ona jest pewnie już zbugowana, ewentualnie nie przystosowana nawet do tego wszystkiego. No ale mieliśmy tutaj sporo, naprawdę sporo. Więc... myślę, że to jest właśnie czas, żeby rozpocząć tą nową grę w tym pięknym świecie. O, jest zaprosić przyjaciół. Dobra, rozpoczynamy nową grę, oczywiście w trybie standardowym. Wersja 1.0. Tryb standardowy, relaksujący, intensywny. Kiedy giniesz, każdy przedmiot w twoim ekwipunku zostanie zniszczony. Poziom tlenu, zdrowia i wody spada nieco szybciej. Hardcore'owy po śmierci plik zapisu jest usuwany. To nie. To jest kreatywne. Wow. Dobra, standardowy, bo ja jakimś ekspertem nie jestem. Spójrzmy sobie nową grę. I co jest najfajniejsze? Zobaczcie, że tutaj widać normalnie na tej planecie po prawej stronie poziom terraformacji, którą mamy w tej chwili. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego, naprawdę. Wiem, że to jest tylko tekstura nałożona, ale to jest coś pięknego. Elegancko. Totalnie elegancko. Nawet widzę, że chmurki sobie... latają te same, więc to jest, mówię, tylko i wyłącznie tekstura, ale pięknie. Dobra, wbijamy sobie w wersję 1.0. Tego wcześniej nie było. No i jesteśmy. No i jesteśmy. Osoby, które widziały to już wcześniej, znaczy widziały serię wcześniej, wiedzą o co chodzi. Więc tak, mamy stwórz plecak P1, wyposaż się w plecak P1, stwórz zbiornik tlenu, tlenu P1 i konstrukcję, okej. Odczytaj wiadomość. Witaj na przydzielonej ci planecie. Twoim zadaniem jest przyspieszenie procesu terraformowania tego świata. Aby tego dokonać, musisz wytworzyć tlen, czy dwutlenek tlenu. Dwutlenek, to nie jest CO2, to jest dwutlenek, ciepło oraz ciśnienie. Najpierw osiągnij 175 tysięcy WT. Nie wiem, z czego to jest skrót, ale mniejsza. I stwórz błękitną atmosferę. Sentinel Corp. No właśnie. I wcześniej, kochani, tylko nie wiem, czy to nie będzie spoiler. To może się na razie wstrzymam. Może się na razie wstrzymam. Nie chcę tego spoilerować. Co nam tutaj dali? Mamy w razie czego kosmiczne pożywienie. Mamy kapsułkę tlenową, mamy butelkę z wodą i mamy nasiono Lirma. Milusio. Jak wygląda tutaj to? Potrzebujemy stworzyć plecak, tak? 2 razy żelazo. I zbiornik tlenu, czyli kobalt, żelazo, magnes. Jezu, ja się cieszę, że ja wróciłem w końcu do tej gry. Kobalcik. Żelazo to, kurde, się pamięta, no. Żelazo się pamięta. Ile ja się za tym zalatałem. To jest po prostu głowa mała. Lód na razie nie jest potrzebny. Lód nam się przyda oczywiście do wody. I chyba do tlenu. Faktycznie, że to nie był kobalt potrzebny. Tytan konstrukcji i tym podobne. Na razie go i tak zbieram, tak wiecie. Bo już żeby był po prostu. Ale widzę, że czasami nam... czasami nam nie podnosi. Ja nie mogę zrobić czegoś takiego, bo nam anuluje.
Kiedyś to działało normalnie. A teraz jest nienormalnie. Znaczy, bardziej normalnie niż wcześniej, ale okej. Dobra, kończy nam się tlen. Wróćmy sobie do kapsułki. Jest bardzo ciekawe, bo tutaj no niby jest jakieś tam natlenianie, takie niby, nie? Ale nie mam tlenu. Nie mamy atmosfery. Co tu się rusza? Tu nie powinno być w ogóle wiatru. Ale coś jest. Dobra. Potrzebujemy tak, plecaczek. Wyposaż się w plecak. No to długo nam nie trzeba powtarzać, ale nie wyrzucaj go. Pyk, mamy plecak. I zbiornik tlenu. Jeden kobalt i magnes. To nie jest też problem. Kobalcik jest tu. Mamy to i mamy nawet magnes. Znaczy, to jest krzem, to nie jest magnes. Tak, jak wyglądał magnes? Polipka. O, lipka jak wyglądał magnes. A, to jest magnes, dobra, tu jest. To jest magnes. Magnezium. Wzięło nam, wzięło. Oj, będziemy mieć zwiedzania, kochani, naprawdę. No, brakowało mi tej gry, już dawno chciałem do niej wrócić. No ale widziałem, że już kończył się ten Early Access i stwierdziłem, już poczekam. Poczekam, ale już tylko odliczałem dni, żeby zdążyć z nagrywaniem. Ja w ogóle sobie myszkę zmieniam tą cichą, żeby was nie irytować tym. Jezu, jak ona jest wolna. Więc ja muszę zwiększyć sterowanie. Bo na tym SteelSeries miałem bez problemu to sterowanie, bo tam sobie zwiększam manualnie, a tutaj na tej myszce nie mogę. No może być. Może być. Dobra. Mamy co mamy. Wytwórz mikrochip konstrukcja. Co do tego potrzebujemy? Jeszcze jeden magnes. To też nie jest problem. To też nie jest problem. Jak najbardziej myślę, że damy radę. W szczególności, że już tego tlenu mamy troszeczkę więcej, więc też jest spoko. Jestem ciekaw, czy są jakieś nowe lokacje rozwiązania. Zapewne są. Bo jednak te cztery wersje to jest dużo. To jest dużo. To jest mega dużo. Tak się zastanawiasz powoli, gdzie będziemy planować swoją nową bazę do tego wszystkiego. No i też musimy uciekać z dziurek. Osoby, które już wcześniej to widziały, wiedzą, o co chodzi. Więc tutaj ten teren niestety odpada. Okej. Okay. Chip konstrukcji. Spoko. Dekonstrukcji. I latarki nie zrobimy. I pyk. I jak się tu coś robiło? O właśnie, to jest coś fajnego. To jest coś fajnego, bo będą nam lecieć nowe surowce. Wow! Rybko. W tym roku zaczęło padać. Dobra. Musimy, tylko nie pamiętam jak. Poprzez wciśnięcie odpowiedniego klawisza. Q. Już teraz wiem. Potrzebujemy tytanu. Kurde, normalnie pada i pada. Teraz jak na złość nie widzę żadnego tytanu. O, skrzynka. To wezmę. Tylko tytanu nie mam. Mikrochip ze schematem, to weźmiemy. Żelazo. Tego typu też. O, jest tytan. Dobra. I potrzebujemy zrobić sobie kapsułkę mieszkalną, tylko tak jak powiedziałem wcześniej. Musimy się stąd wynieść. Ja też nie chcę się tu rozbudowywać blisko, tylko widzę, że teraz mi tlenu zabraknie. Dobra, niech będzie to na razie. Wiem, że miałem gdzieś indziej, no ale czasem tak bywa. Jeden tytan. Titanu mi potrzebne. Titanu mi potrzebne. O, robimy sobie oczywiście drzwiczki do kapsuły mieszkalnej i będziemy mieć tlen. Pyk, mamy tlenik. Twórz wiertło P1 i turbinę wiatrową. No to nam się przyda z pewnością do... Brakło mi słowa. To nam się przyda do... terraformacji. Chodziło mi o to słowo, a nie mogłem znaleźć tego słówka. Dobra, temat budowania, spoczyj. Oko loko, jakoś się jasno zrobiło. Jakoś się jasno zrobiło. Zobaczymy, czy wygląda to tak jak poprzednio.
Nie widzę większych zmian. Nie widzę większych zmian, więc w sumie powinienem znać tą mapę. Wiem, co tam jest, wiem, co tam jest i wiem, gdzie mniej więcej są, co po niektóre złote skrzynki. Chyba, pamiętam. Jednego tytanu nie mamy. Tam chyba jeden nam wypadł wcześniej. Więc nie mogę się przyzwyczaić. Nie mogę się przyzwyczaić do tego. Dobra. Mamy już jakieś wejście, trzeba sobie zrobić skrzyneczkę. Akurat no żelazo. Dać nas. Tyk. Jak to ładnie wygląda teraz. Niech tu będzie kobalt. Niech tu będzie kobalt. Zrobimy sobie drugą skrzyneczkę. Niech tu będą... Ja pierdo. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Żeby tym klawiszem się ujadło. No dobra, no straciliśmy niestety. Straciliśmy niestety. No co poradzisz? Co poradzisz? Tak to bywa. Pies się topi, łańcuch pływa. Czyli będziemy musieli jednak się wrócić po to jedzonko, które tam zostawiliśmy. Myślałem, że na razie nam się to nie przyda, no ale jak widać. Zeżarłem dwa jedzonka. Więcej magnezu. To była bardzo fajna seria właśnie takiego pogadania też z wami. Bo wiadomo, no Planet Crafter jest grą ciekawą, jest grą bardzo fajną. Ale również grą spokojną. To nie jest tak, że tutaj nie wiem, będzie się nie wiadomo co działo. Chyba, bo być może się coś zmieniło. Być może się coś zmieniło i być może się bardzo zdziwię. I teraz w sumie nie wiem, czy chcę się zdziwić, czy się nie chcę zdziwić. Ja mogę zrobić na przykład turbinkę. Turbina wiatrowa mogę. A niech sobie stoi. Dobra. I teraz chcę zrobić wiertło. To sobie już zaczyna ta reformacja powoli rosnąć. Zobaczcie, jak to rośnie. Mamy 185 tysięcy ogarnąć. Mamy dopiero dwa. Cały wuj. Cały wuj. Dobra, tu niech będzie magnes, tylko magnes, proszę bardzo. Nie mam żelaza, mam żelazo. Czyli mogę jeszcze jedną skrzynkę w razie czego zrobić. Jakieś dziwne dźwięki słyszę. Trochę mnie to niepokoi. Tu niech będzie krzem. Tu gdzieś kobalt mieliśmy, nie? No właśnie, mieliśmy. Myślałem, że coś leci znów. Czyli stricte musimy teraz szukać tytanu oraz żelaza. To jest taki nasz core, jeżeli chodzi o zdobywanie surowcy. I powolną terraformację. No już 11, no już powoli to rośnie. Powoli to rośnie. Będę musiał się chyba też po wodę wrócić. Chyba, że zdążę zrobić sobie coś. Na przykład... Ekran terraformowania to nie. Warsztat P2. Mogę zrobić. I Wege Moduł. To też spoko. No to może się nie będę musiał cofnąć nawet. Może się nie będę musiał cofnąć. Pojedynie to z pewnością, ale... Chociaż też nie wiadomo. W sumie tutaj możemy coś zaraz znaleźć. W sumie zaraz coś możemy znaleźć, ale no muszę się pospieszyć, bo widzę, że mam krytyczny poziom tlenu. Nie wiem, czy nie przesadziłem trochę. Chyba tak. Hehehe, motherfucker. Zajomali mi składaka. Warsztacik, pyk. Wodę. Butelka z wodą, dziękuję. No patrzcie, tutaj musiałem dwa razy kliknąć. Udało się. Zróbmy sobie ekran terraformowania. Chemik plus kobalt. Chem był gdzieś... Gdzieś był. Gdzieś go widziałem kiedyś. Tu był. I nawet chyba będzie mnie stać. A no będzie mnie stać. Fajnie. Dobra, tylko tak. Potrzebuję to przekręcić. Opa. Pyk. Zabrakło nam prądu.
Czyli kolejna turbinka wiatrowa. Tyk. Zróbmy sobie nawet więcej. To jest na razie trochę na odpierdol postawiane, no ale jest. No i mamy tlen 0, ciepło 0, ciśnienie 32 nanopaskale. Te jednostki akurat znam. Myślę, że sobie możemy więcej wiertełek zrobić. Bo również przez to, że sobie zwiększamy to ciśnienie i zwiększamy wszystko, całą tą reformację, również daje nam to, że podchodzą nowe craftingi. Odblokujemy sobie craftingi, które oczywiście potem nam pomogą z reformacją. I to jest taka, wiecie, wielka śnieżna kula, która się non-stop napędza. Zaraz pójdziemy sobie po inne rzeczy, może jakiś piecyk zrobimy, bo wiem, gdzie możemy znaleźć te kamienie czerwone. Nie wiem, czy ja dam radę. Być może zbiorniki tlenu by się przydały, skoro idziemy na taką wyprawę. Zróbmy sobie jeszcze ze dwie skrzynki. Chcę je po to, żeby napełnić sobie jedno tytanem, a drugie jeszcze żelazem. No właśnie, zbiornik tlenu P2. Dzięki terraformacji. To dzięki terraformacji nam skoczyło. Dobra, nie mogę tego zrobić, to nie. Niech to będzie tak. I żelazo damy tutaj, w ten sposób. Zbiornik tlenu P2. Krzem, kobalt, tytan, magnez. Krzemu nie mamy niestety, ale gdzieś tu chyba był krzemnik. Tu jest chyba krzem, czy żelazo? Żelazo. Nawet się nie gniewam, spokojnie. Bo też nie jest krzem. To jest takie złośliwe właśnie. To jest krzem. Musimy ten tlen sobie ogarnąć właśnie z tego powodu, że nie możemy nawet sobie przejść gdzieś dalej. Musimy się trochę trudzić z tym wszystkim. A, no to odblokowało, okej. 200. Czy ja mogę sobie zrobić na przykład jeszcze jedną, bo już nie pamiętam tego. Kobalt, magnez. 2 razy kobalt to akurat to mamy. Magnez też mamy. I na przykład będę chciał sobie to zamiast chipu dekonstrukcji wrzucić. 200. A nie można. O, no to lipa. No cóż, trudno. Czyli tak, lecimy sobie w stronę... właśnie tych kamyczków ognistych. Czekajcie, tylko muszę zobaczyć. Iryt. O, to jest iryt. A to potrzebujemy jeszcze raz tutaj. Kapsuła mieszkalna, 2 razy żelazo i 1 tytan. Za dużo. Żelazo to ten krzem. Żelazo... Tytan. I krzem znajdziemy po drodze, okej. Chcę mieć w razie czego, wiecie, taką formę ochrony, gdyby jednak mi się noga powinęła i musiałbym coś na szybko stworzyć. Lepiej tak, niż potem płakać, że się umiera. Kurczę, jak mi tej gry brakowało. Możecie sobie porównać pierwsze moje filmiki właśnie z Planetcraftera. A na przykład ten, to jest niebo, a ziemia. Nawet sam dźwięk, który jest zupełnie inny. Kurczę. Dorosłem. Shiro wam urósł. Czy jaskinia się zmieniła? Nie wygląda. Na zmienioną nie wygląda. Hopsa, hopsa, turla i dropsa. I mamy pierwszy iryt. Dobry panu. I myślę, że nawet tu sobie zbudujemy pierwszą kapsułkę. Kapsułkę na przetrwanie. Tyk. Tlenik. Szukamy irydu. Raczej trudne nie powinno być, bo ta jaskinia jest tego po prostu pełna. Przynajmniej powinna być pełna. Dobra. Z siarka nie.
Pomyliłem się. To jest lód i to jest aluminium. Właśnie, aluminium też jest bardzo istotne dla nas w tej chwili. Znaczy, może nie w tej chwili, ale ogólnie istotne jest. Co to jest? Na lód. Ja może to jakiś fragment czegoś, ale nie. Okno kapsuły mieszkalnej, nowy schemat. Kurde, zapierdzielamy. 255 TI. Dalej pójdziemy tą grę, przejdziemy w odcinek. No, góra zwa. No, żarcik oczywiście. Żarcik, ponieważ to, co my dopiero robimy, to jest pierwszy etap z 8 albo z 9. Ups, jakiś lag. Dobra, irydu tu już nie widzę, więc zaraz tam pójdziemy sobie jeszcze po tlen i wyjdziemy na górę. Okej. Okay. Dotlenimy się. Bez papierosów oczywiście. Bez papierochów. Papierochy to zło. Nie no, pierdolę. Czy... Nie, papierosy to jest zło. Ale wiecie, jak nie musicie, to nie palcie. Mnie będzie mniej ciągnęło. Dobra, mam jeszcze 3 sloty. Wykorzystajmy je mądrze. Wydaje mi się, że wolałbym chyba wziąć aluminium. Plecak te dwa. Dziękuję. Właśnie o tym myślałem. Dobra, i jest aluminium. Idziemy teraz po tlen. I wypadamy stąd. Widzę, że mamy podgrzewacz P1 do zrobienia i jeszcze ekran schematu. Wege modu P1 oraz ekran postępu. Zanim my uzyskamy tutaj tlen w tej atmosferze, o Jezu, ile to czasu jeszcze minie? Ile to pracy przed nami? Ile budowania, ile zbierania materiałów? To jest po prostu niepojęte. 43 odcinki, kochani. Ja pewnego czasu wydawałem 2 odcinki dziennie. Plus pracowałem normalnie zawodowo. I oczywiście ja mam jeszcze rodzinę i tak dalej, więc wiecie. Wyobraźcie sobie, jaki ja tutaj miałem zapierdziel. To jest głowa mała. 2 odcinki, chociaż to w sumie wtedy te odcinki były po pół godziny chyba. Tak, tak, po 30 minut. No to w sumie 15 minut dłużej, bo teraz macie po 45 minut odcinek. No, ale tu też trzeba się było nazapierdzielać. I tak, ostatnio robiliśmy bazę sobie tutaj, ale wydaje mi się, że chciałbym chyba coś zmienić i raczej wolałbym nie robić w tym samym miejscu bazy. Dzień dobry. Ja sobie na razie tutaj to po prostu tak znoszę. Znoszę sobie wszystko, żeby mieć w jednym miejscu. Co potrzebuję na plecak T2? Żelazo, krzem, tytan. Tytan jest. Żelaza nie ma, krzem chyba też nie. To jest magnes. Gdzie jest krzemik? To jest krzem, kobalt. Zawsze mi się krzem z kobaltem mylił. Mimo, że to jest zupełnie co innego. To jest krzem. To jeszcze żelazo. To jest tytan, krzem kolejny. Sobie pozbieramy tego krzemu, skoro tutaj tak dużo, przynajmniej teraz. Myślę, że trzeba to wykorzystać. Jest i żelazo. Jest i krzem kolejny. Już potem fajnie, jak ta automatyzacja wchodzi i wiecie, ta surka cała się sama kopie. Nie musimy nie wiadomo jak latać, tylko to tak już... No zaczyna mieć ręce i nogi. Plecak P2. Mamy to. To jest więcej, jest. Faktycznie. Dobra, tu niech będzie kobalt. Krzem, przepraszam, nie kobalt. Niski poziom wody. To nie problem. 2 lody i mamy to. 2 lody i mamy to. No i też będziemy musieli chyba po jedzonku się wrócić. Hopsi, hopsi, butelka z wodą. Nawet nie, to jest 1 lód, butelka z wodą. Craft 10 items. O, nowe achievementy się pokazują. To sobie schowajmy. To również. No i tak, podgrzewacz P1. Żeby troszeczkę sobie to zoptymalizować, musimy zacząć sobie ogarniać te podgrzewacze. Irydu, mamy żelazo, krzem. Idziemy na polowanie żelaza. Bo z żelazem trochę słabo stoimy, mimo iż to jest taki bardzo pospolity surowiec. Jakbym powiedział, chyba nawet, że najbardziej pospolity. Ta
tak czasami jest go deficyt. Wydaje mi się, że jak tak to spotykamy tego żelaza od groma, a gdy tylko nam jest potrzebny, to po prostu my się odwracamy i nam się przedmioty, tak wiecie, przylosowują w tym wszystkim, w całym świecie. O, wielkomowa żelazo. No to krzem był. Taka złośliwość rzeczy martwych. Nie wiem. Być może. Tak patrzę sobie mniej więcej, czy to znika, ale nie, no nie znika. No chyba twórcy nie byliby aż tak chamscy. Chociaż, kto cię tam wie? Kto cię tam wie? Szukamy dalej. Tytan nie, żelazo. Dzień dobry, panie żelazo. O, i krzem też się przyda. Krzem również się przyda. W ogóle, moi kochani, osoby, które to oglądają, będą miały w sumie info z pierwszej ręki. Bo jeszcze nigdzie tego nie ogłaszałem. Ale niedługo wejdzie znów kolejny Discord, kochani moi. Kolejny Discord wejdzie. Więc w końcu znów będziemy mieli kontakt. Już w tej chwili jest tam chyba ze 12 osób, które tam powoli testują te skrypty, które piszę do naszego bota. Trzeba się wracać już. Trzeba bardzo się szybko wracać. Bo to mało czasu. Nie wiem, czy nie przesadziłem. Kurczę, to szybko leci. Nie wiem, czy sobie nie zrobię zaraz kapsułki z tlenem, gdyby jednak był jakiś problem. No bo te kapsułki z tlenem możemy robić. No i ta sama sytuacja. Op. Ta sama sytuacja. Dobra. Iryt. Bierzemy Iryt. Iryt był tu. Irydus był tu. Podgrzewacz P1. A, tylko to miało być w środku, właśnie. Dobrze pamiętałem. Znaczy, w sumie to nie pamiętałem, bo jednak szukałem tego. Ale faktycznie zapomniałem, że co po niektóre rzeczy muszą być wewnątrz budynku. Tak jak podgrzewacze właśnie, one muszą mieć swoje miejsce w środku. Nie wiem dlaczego. Trochę tego nie rozumiem, no ale tak gra sobie wymyśliła. Myślę, że zrobimy gdzieś sobie z boczku. Z boczku? Może być z boczku. No i snapowanie w tej grze też było bardzo fajne. To też było bardzo fajne i bardzo przyjemnie się to snapowało. Ale nie da się kucać? Nie da się, moi drodzy, kucać. Kiedyś się dało. Krzem trzeba sobie zabrać, bo krzem to był tu. La Sort. Nie to. O kurde, nie to. Chwilę sobie posortowałem, nie? Już mam posortowane. Już mam posortowane. Dobra, to sobie tu puszmy. To sobie rozłóżmy wręcz. Tyk. Mamy. Bo teraz ja potrzebuję krzemu. Dobra. I podgrzewacz P1. Tyk. O, tu możemy tworzyć konstrukcję ciągiem. Ciekawe. No, znów żelaza zabrakło. Ja żelazo gdzieś odstawiłem na szczęście. Tak, znów turbinki nam siadły. Znów nam turbinosy siadły. Fajna funkcja. Chcę więcej podgrzewaczy. Nie mogę. Czemu zabrakło teraz, kurde? Non-stop czegoś brakuje. Non-stop czegoś brakuje. Opsa. Kurwa. Wiesz, płacę ten prąd, no. Nie oszukuj ta. Prąd był zapłacony kiedyś. Dobra, odłóżmy krzem. Idziemy po żelastwo. Gdzie jest żelazo? Jakieś skrzynki by się przydały. Jakieś skrzyneczki by się przydały. Niski poziom mocy. Dzięki, nie zauważyłem. Oprócz tego, że się cicho strasznie zrobiło. Tytanus, Pospolitus. Tytan bardziej do konstrukcji. Do konstrukcji takich, wiecie, mieszkalnych. Może nas za trochę za mało, żeby wracać. Kurde. O, wilkumowa jest skrzynia. Jest skrzyneczka.
Żarełko, przyda się. Minimum jakieś duperelki, szmergielki. Tyk, żelazo odzyskane. Ja wiem, gdzie tu jest jeszcze złota skrzynka i być może zaraz nawet po nią pójdziemy. Była tu? Nie pamiętam, kurde. Znaczy, no, takie przybliżenie mniej więcej pamiętam, gdzie ona może być. Bo widzę, że znów chyba przesadziłem. No, znów przesadziłem chyba. Nie wiem, czy się wyrobię. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że się wyrobię. Niski poziom mocy i tlenu. TCE. Ops. Turbinka wiatrowa. Czyli nie mogę doczekać, kiedy będziemy to zmieniać. Chyba ci starczy. I z całego żelaza się wypieprzyłem. To już mniej mi się podoba. Kapsuła tlenowa kobalt jest potrzebny. To dobrze świadczy, bo mamy akurat dwa. Czy na dwie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, znów będzie jebnik w ekwipunku, ale idziemy spróbować znaleźć może złotą skrzynię. A już na pewno żelazo. A już na pewno żelazo. Nie wiem, czy dwie to nie za dużo, te kapsułki tlenowe. W moim wypadku, bo ja i tak jestem dosyć tchórzliwy, więc... Raczej i tak powinienem zdążyć wrócić, ale... Na wszelki wypadek. Ja pamiętam, że też problem w tej grze był taki, iż... lepiej było otwierać skrzynki, jakiekolwiek skrzynki. Dopiero po osiągnięciu jakiegoś pułapu, bo z czasem po prostu te skrzynki... O, właśnie jest złota. Z czasem te skrzynki po prostu były lepiej warte już pod koniec gry. Ciekawe, czy teraz jest tak samo. Sprzęt uranowy, iryt, uran, aluminium i fajne nasionka. To się przyda. Na nadstop, nie nanostop. Kiedyś to był chyba nanostop. Tu jest bardzo dużo aluminium na tym biomie. Na razie jeszcze nie chcę tam iść. Bo wydaje mi się, że pierwsza baza jest bardziej do nas taka potrzebna. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Dla kobaltu trochę też podbieramy, skoro już tu jesteśmy. Czyli stricte spróbujmy się kupić na kobalcie i żelazie. Kobalt dla tego, który i tak zaraz wykorzystam. Spoko, spoko. Tylko pod kontrolą, panie generale. Ekwipunek pełny. Shit. O. Wolałbym żelazo. Wolałbym żelazo na ten koszt. Coś tu mam. Nie przejmujcie, że nawet teraz zużyłem dosyć tego, że tą kapsułkę to, no, że zużyłem tak w sumie głupio. Ale naprawdę to nie jest potem ciężkie do zrobienia. Wręcz się potem w ogóle z tego nie korzystam. Chyba się przedmioty rozpiły. Chyba się przedmiotki zrespiły. Dobra, terraformacja zaraz będzie 1000, więc pewnie kolejny jakiś blueprint tam się odblokuje. O, dziwo nie. A jednak, panel słoneczny, dziękuję. Potrzebny jest krzem. Robimy to. Tylko tak, ja bym sobie to gdzieś zrobił, może tu? Nie będzie tu. Jak to wygląda, nie zobaczymy. Nie mamy jeszcze tablicy informacyjnej, którą w sumie będę musiał również przerobić. Którą będę w sumie chciał przerobić. Hop, hop, hop. Dobra, ekran schematy, poziom energii, magnes jest potrzebny. I właśnie na tym zależało. To jest mały komputerek. A to może gdzieś tu? I jak to wygląda? No zobaczcie, no nie ma porównywania. Panel słoneczny P1 600, co ja gadam? 6,5 kW. To jest 6,5 kW. A 12 turbin daje nam 14,4 kW. Już to jest po prostu, fuh. Nie ma porównania.
Nie ma żadnego porównania. Robimy panele słoneczne stricte teraz. A do tego potrzebny jest kobalt. Którego tym razem też nie mamy. Dobra, łyknijmy se. No co, to kobalt. Raczej kobalcik. Zrobimy sobie też zaraz jakiś schemat. Zrobimy sobie tą tablicę ulepszeń schematów. Bo to też nam się może przydać. No i ten wegemoduł również trzeba w końcu zrobić, bo potem tego jedzonka może nam zacząć brakować. Chodził i płakał, że nie mam jedzenia. A tu już nie ma. No chodź tu przym. Okej. Okay. Tytoń na razie olewamy. Dopóki będziemy bazy w sumie robić, a potem to będzie koszmar. Mojej. To będą takie ilości tego szły, że się w pale nie mieści. To się, moi drodzy, w pale nie mieści. Dobra, kolejne. Ja mogę sobie teraz zniszczyć? Mogę. Ale tylko żelazo z tego odzyskamy. Spróbujmy krzemu. Krzem akurat był. Więc kolejny. Wege moduł P2. No i po co robić P1? Nie wiem. Kolejny krzem mi się przydał. No to może to zniszczmy już sobie powoli, bo myślę, że... Tak, mamy na tyle już dużo, że bez problemu sobie możemy to zrobić. Żelazo zaczęło wpadać. Świetnie. Dobra, to zostawmy. Jakieś tam różne rzeczorki. Jak to żelazo. Fajne jest też to, że w sumie te panele słoneczne, one sobie działają bez problemu też i w nocy. Może nie zrobiłem więcej. Ups. Dobra, już energii na razie nam nie powinno zabraknąć. Możemy robić dalszą produkcję. Tylko ja też specjalnie sobie chciałem tutaj to ogarnąć, żeby rozszerzyć sobie chatkę. Ale potrzebny jest tytan. My tytanu chyba nie. W sumie niepotrzebnie brałem tylko jedno. Mogę mieć dwa. Albo i trzy. Dobra, zesnapuj się ładnie. Oj, to w ogóle nam pod spodem jakoś zimnie robi. Ciekawe. Spodów chyba nie ma. Samych w sobie. Okej. Okay. No i to już zaczyna mieć naprawdę sensowne położenie. Ja bym sobie jeszcze przy okazji tylko tak. Skonstruował to. I zrobił sobie to tutaj. Od razu przyjemniej. I weselej. Dobra, teraz tytan się przyda, który olewałem jeszcze przed chwilą, nie wiem czy pamiętacie. No i dobra, ten wege moduł będzie trzeba też ogarnąć. Wege moduł też będzie trzeba ogarnąć, bo to się nam również przyda. Pewnie nieraz nawet wspominałem, ale ja tak mam. Ale najpierw dokończymy budynek. Tu jest tylko 4 jeszcze w sumie slotów do zrobienia. Powinno nam starczyć, czy nie? Nie, no chyba nie starczy. Pyk, pyk, pyk. No braknie jednego. Dwa żelaza. Chcę, żeby to po prostu było skończone, żebyśmy mogli tam się poruszać jak człowiek. Żebyśmy mogli sobie to rozplanować lepiej. Żebyśmy mogli tam w końcu postawić już stałe skrzynki, a nie tylko wędrować i wędrować. Miałem żelazo zbierać, a nie tytan. Ale tu nie ma żelaza. Tu nie ma żelaza. Ale wilku mowa. Nie ma żelaza, ja się patrzę na żelazo. Wysłuchano nasze modlitwy. No patrzcie, ile teraz żelaza się rozpiło. Ja go wcześniej tu nie widział. Jeszcze 3 sloty.
Trzy slociki, akurat tu jedno. Niski poziom tlenu. Niedobrze. Niedobrze. Ale to nie problem. I tak planowałem to zrobić. Hihihihi. Nawet mi stać teraz. No i gitara. No i gitara. Więc tak, to sobie może... Nie rozumiem, co tu się dzieje. A, dobra. To wiele wyjaśnia. Przenieśmy sobie to na legalku. Dobra. Mamy dwa. Też tak chcę zrobić, żeby to było mniej więcej równo. Okej. Teraz tu. To mamy przeniesione. Czy ja mam jakieś żelazo? Mam nawet trzy sztuki, to dobrze. Z tego powodu, że skrzynki będziemy mieć tutaj. Hop. Hop. I to. I sobie też pościągajmy te rzeczy, bo tutaj mamy naprawdę już niezły pieprznik, ale to jest u mnie normalne. To jest u mnie normalne, bo ja zawsze robię pieprznik. Więc na razie iry co jesteśmy tutaj. Tu niech będzie magnes. Tu niech będzie magnes. To sobie rozmontujmy. Mamy lepsze przejście. Wow! Wow, ja nie wiedział, że to tak działa. Uhu! Fajnie. Chyba w tym update'cie na multiplayer tak zrobili. Chodź ty. Przenieśmy sobie to. Chyba trochę zdeczka krzywo to postawimy, ale dobra. Nikt z tego strzelać nie będzie chyba. Dobrze jak będzie. Wtedy mamy problem. Wtedy mamy problem. Dobra, aluminium. Bierzemy całość. Nie możemy całości. Niestety. To tu. Tu możemy sobie wrzucić tytan. Niech będzie tytan tutaj. To sobie zniszczmy. To całość zabierzmy. Akurat jeszcze tam się zmieści to żelazo. I właśnie tutaj chciałbym wrzucić żelazo. Musimy chyba lecieć teraz po żarcie. Fuck. Niedobrze. O, tu był magnes. Aluminium. Iryt. I krzemik. I krzemul. Dobra, dajcie mi jeszcze jedno żelazo. Zróbmy sobie taką skrzyneczkę, wiecie, różnoraką, tak powiem. Tu w ogóle będzie pewnie stacja do craftingu. Ona zostanie w tym miejscu. O. I tu będzie na razie taki pierdzielnik, który... O Jezu, czyszczy kobalt. Jest dobre. Nieważne. Zostawiamy to na razie, bo chcę sobie pójść po żarełko. Wiertło P2, akurat. Tylko kapsułka tlenowa mi się przyda. Tak na zaś. Jeść nie chcę. A i tak to lecimy tylko po przedmioty. Lecimy tu tylko po przedmioty. No i pewnie żelazo. Żelazo standardowo sobie pozbieramy po drodze. Żelazo, ten tu mówię, taki stricte budulec. W ogóle jest skrzynia. Tam w ogóle jest skrzynka. Nie mamy również wody. Nie cieszy mnie to wcale. I krzemulce. W ogóle w następnym odcinku myślę, że sobie przejdziemy w końcu do jakiegoś statku. Zobaczymy, co tam w statku gra. Czy są jakieś nowości, jakieś nowinki. Coś fajnego do zwiedzania będzie. Tu nic nie ma? Nic nie ma. Dobra, tu jest ta kapsułka. Tu jest ta kapsułeczka nasza pierwsza. I właśnie, tutaj było trochę rzeczy. Nawet nie jestem na ciebie zły. Jest i woda, nasiona lirma. Też spoko. Jedno żelazo z tego pójdzie.
Tego się nie da zniszczyć. Dobra, 185 tysięcy, luz plus jureczki. I nawet jeszcze mamy miejsce w razie czego na tytan, czy jakieś inne barakła. Fajnie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Jedzonko też mamy. No i 2,5 tysiąca. Pierwszy odcinek 2,5 tysiąca KTI. Zaraz sobie jeszcze pozmieniamy wiertnicę. Pesak T3 się odblokował, fajno. Więcej będziemy mogli sobie oczywiście przenieść. Zabieramy to, zabieramy. Opsa. No tylko zaraz sucznicy zabiorę stąd. Shit. Shit. I co? Zrobię to. Bakłażan mi się bardziej przyda, bo już będę chciał zacząć inwestować trochę w jedzonko. Bardziej żarełko, dobra. 2600, fajnie. Zaczyna mieć to delikatnie ręce i nogi. No i moi drodzy, również te zmiany, które tutaj mamy, one już w tej chwili są wprowadzane. Na razie jeszcze tego nie widać, bo mamy no mało tej terraformacji, ale z czasem to niebo zacznie robić się niebieskie, zanim będzie taki pik, że o, już wykonane i tyle. To te zmiany wszystkie będą oczywiście widoczne. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku Planet Crafter. Trzymajcie się, no i co? Hej, hej!